współczesnym, niezłomnym. Tak, ludzie nauki i kultury w Olimp Czerwony wbili pazury. Nie ma na to rady. Od drugiej wojny swego miejsca nie ma człowiek niepokorny. Orędownicy wolności obrzucają ich błotem, nie potrafiąc dostrzec swego znieprawienia. Śmią dobro zagłuszać i wszelkie cierpienia. Byle dotrzeć do celu, wyczyścić pamięć z polotem. My pamiętamy dzieje swej ojczyzny. Będziemy je notować jako kronikarze. Wyzbyci próżnych, tchórzliwych marzeń. Choć byliście niegdyś jako bliźni. Nasza Polska przetrwa, choć jest niszczona. Kiedyś pokolenia będą za nas wołać i będą niezłomnie stać na straży czasu, jak niegdyś wyklęci partyzanci z lasu.